wyszła, najnowsza płyta 2011 rok, rocznik, ma być inna od tych poprzednich, dlatego że jak słyszeliśmy, to będzie oczywiście reggae, ale treść tutaj to już nie są utwory twoje osobiste, tylko no właśnie, to troszkę więcej o tej płycie. To jest taka płyta, która powstała właściwie tak nagle z jakiejś takiej potrzeby. Zaczęliśmy grać po prostu jeden numer po prostu z okazji tam właśnie pewnego koncertu dla Nalepy. Z okazji właśnie tam iluś lecia breakoutów i pomyśleliśmy, że naprawdę to bardzo fajnie wyszło i pomyśleliśmy, że możemy zrobić całą taką płytę, która będzie płytą reggae, ale której chcemy wziąć na warsztat takie dla nas najważniejsze piosenki z mojego dzieciństwa, no czyli właśnie Breakouci, Grechuta i tak dalej, Niemen trochę starszy, w sensie dopiero później go troszkę odkryłem, ale też to są wspaniałe piosenki. I takim dla mnie takim jakby zachętą była płyta Dub Side of the Moon zespołu Easy Stars All Stars. I oni wzięli na tapetę no, jedną z najsłynniejszych płyt świata, czyli Dark Side of the Moon zespołu Pink Floyd. I jeżeli taką płytę, pomyślałem, można zrobić w reggae, to dlaczego by nie zrobić naszych polskich wielkich, tych wielkich ikon właśnie muzycznych w reggae, nie? I ciekawe, że to było, że potem na przykład, bo ta płyta już wyszła i na przykład głosy na Facebooku młodzieży były takie, że o, to dla nas jakby nowa płyta Maleo Reggae Rockers, bo my te piosenki słyszymy po raz pierwszy, nie? Także to było dla mnie takie niesamowite też, że też mogliśmy w jakiś sposób trochę tak spłacić dług tych rzeczy, na których się wychowywaliśmy. I tutaj dla młodych ludzi może to też być jakąś zachętą, żeby potem posłuchali tych oryginalnych też, nie? Tych właśnie artystów. To jest też dowód na to, że na język reggae można przełożyć właściwie każdą klasykę rocka, czy poezji śpiewanej, czy każdej innej formy sztuki muzycznej? Myślę, że tak. My poszliśmy jeszcze dalej w tym, bo zrobiliśmy Chopina też w wersji reggae. Także, no a Chopin był bardzo zawsze otwarty i szukał bardzo no, wielu różnych inspiracji w muzyce folkowej. No jeżeli można było z muzyką poważną właśnie połączyć muzykę folkową, naszą polską, a muzyka reggae to jest właściwie muzyka folk, nie, która wyszła z folku. Także myślę, że mam nadzieję, że Fryderyk Chopin by się nie obraził. Znaczenie, że to akurat rok kolbiański, miasto świętego Maksymiliana, jeszcze mało tego w tygodniu świętego Maksymiliana. No to jest niesamowite, bo no, to jest postać nieprawdopodobna. No, to jest, my śpiewamy taką piosenkę Droga Wojownika i tak sobie pomyślałem dzisiaj, że właśnie to był niesamowity wojownik, nie? Który nie zawahał się uratować kogoś i to kosztem siebie, nie? Czyli to już jest największe jakby takie poświęcenie, nie? To już jest taka, no niewielu ludzi się na takie coś mogło zdobyć, nie? Dlatego Kolbe jest, no, jest niesamowitą postacią. A da się Kolbego połączyć z reggae? Bo tak sobie pomyślałem teraz, że w sumie i tu pozytyw, i tu pozytyw. Reggae jest generalnie pozytywną muzyką i Kolbe sam w sobie oczywiście też pozytywną postacią. No, on na pewno się wychowywał na zupełnie innej muzyce, innej stylistyce. Natomiast, mogę powiedzieć, z tych bliższych świętych, do Jerzy Popiełuszko, ksiądz,
do homilii przygotowywał się słuchając Boba Marleya. Także mało ludzi o tym wie, ale taka jest prawda, że bardzo lubił Marleya. Ja wyczytałem gdzieś tam na, może nie tyle na forum, ale na waszej stronie z komentarzy uczestników koncertów waszych, chociażby ostatnich, że dla wielu jest to nie tylko muzyczne, ale też jakiś tam w sposób duchowy przeżycie, że gdzieś tam się wkradają takie jakieś głębsze przemyślenia i wynoszą coś więcej z tych koncertów. To akurat pasuje do tego roku kolbiańskiego i do dzisiejszej sytuacji. Tak, myślę, że tak. No, nasza muzyka, my chcemy, żeby ta muzyka, to jest w ogóle muzyka reggae, jest muzyką duchową. Jeszcze ja sam jakby się wychowałem na Bobie Marleyu, gdzie jest bardzo dużo tych treści duchowych i to jest taka podróż, mamy taką, no chcemy, żeby to była taka podróż w głąb serca, żeby to była taka większa refleksja. Oczywiście oprócz zabawy takiej w ogóle skakania, szaleństwa, żeby to była też taka muzyka, która gdzieś tam do serca głębiej też trafi. Nie udaję od początku do końca.